Święto świętych młodzianków, czyli dzieci, które zostały zamordowane w Betlejem, oddając życie za Chrystusa, jeszcze wtedy nieświadome, Kościół daje nam Kościół pozwala nam kontynuować lekturę pierwszego rozdziału pierwszego listu świętego Jana. I Jan mówi nam, że Chrystus, że Bóg jest światłością. I chodząc za Jezusem jako światłem, naśladując Go, poznając Go wcześniej, mamy również pełne poznanie siebie. Mamy również pełne poznanie tego, kim jestem jako człowiek, ponieważ to Bóg jest Stwórcą, a Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. I tylko w Nim człowiek może w pełni zrozumieć siebie, jak to podkreślali ojcowie Kościoła, jak to podkreślał ostatnimi czasy Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Tylko w Chrystusie człowiek może w pełni poznać i zrozumieć siebie. Może przyjąć siebie jako człowieka, może przyjąć też Boga, może przyjąć bliźniego. Może mieć również współuczestnictwo z tymi, którzy również chodzą w świetle. I to jest jeden z celów również listu świętego Jana. Mówi do swojej wspólnoty: zobaczcie, nie jesteście sami. Są również inne osoby, które poznały Chrystusa, które żyją Jego Ewangelią, które chodzą w Jego świetle. Nie jesteśmy sami. Możemy się łączyć, możemy się jednoczyć, możemy wspólnie wyznawać wiarę, wspólnie się wspierać i nieść siebie nawzajem. I również trwając w świetle Chrystusa, święty Jan pisze nam, że w tym świetle mamy możliwość poznania oprócz siebie samych, tej mrocznej części na siebie samych, która nie znosi światła, którymi są nasze własne grzechy i nasza grzeszność jako taka. Jan pisze o tym wyraźnie po to, żebyśmy mieli możliwość zobaczenia tych grzechów najpierw, po drugie oddania je Bogu, oddania ich Bogu, a po trzecie, abyśmy mogli podjąć na nowo wysiłek naszego nawracania się, które chcąc, nie chcąc trwa do końca życia. To dzięki światłu Chrystusa mamy taką możliwość. I wreszcie Jan podkreśla, że dzięki Chrystusowi, który jest światłem, dzięki Jego zbawczej męce, dzięki Jego krwi, którą za nas wylał, jesteśmy usprawiedliwieni wobec Boga. To znaczy, Bóg patrzy na nas jako na osoby sprawiedliwe, pełne sprawiedliwości. Warunkiem jest oczywiście przynależność do Chrystusa i oddanie Mu wszystkich swoich grzechów i podjęcie trudu nawrócenia się. Ale właśnie dzięki krwi Chrystusa mamy możliwość odpuszczenia, zgładzenia totalnie naszych grzechów przez Boga, o ile tylko zechcemy Mu je oddać. To wieloaspektowe światło ukazane jest nam dzisiaj w pierwszym czytaniu. Zechciejmy je rozważyć ponownie i przyjąć jako własne, bo ono jest gwarancją naszego szczęścia. Ta Ewangelia uświadamia nam, że Jezus przyszedł na świat i wcale nie przyniósł tego pokoju, jakiego byśmy się spodziewali. Nie przyniósł nam tej zgody, jakiej byśmy oczekiwali. Już od pierwszych chwil życia Jezusa na tym świecie pojawia się prześladowanie, pojawia się przelewanie krwi, pojawia się zabijanie tych, którzy nawet przypadkiem
mają z Chrystusem coś wspólnego. I Boże Narodzenie, Ewangelia, nie przynosi nam odpowiedzi na pytanie, skąd zło, skąd przemoc, skąd cierpienie niewinnych. Ale Boże Narodzenie daje nam coś innego. Może nam dać pokrzepienie, że na ten świat pełen przemocy przyszedł Bóg, że On jest z nami, że On płacze z płaczącymi i że ostatecznie to cierpienie nie jest ostatnim słowem i że ono prowadzi gdzieś dalej. Podoba Ci się to, co robimy? Zostaw lajka lub komentarz.